Tak jak wspomniałem na końcu trzeciego odcinka, w 1908 roku Francja była centrum światowej kinematografii. Jednakże z czasem kino amerykańskie zaczęło prężnie się rozwijać, a francuskie zostawało w tyle. Zawdzięczamy to w dużym stopniu Thomasowi Edisonowi, choć nie w taki sposób, jak mogłoby się wydawać. Zastanawiacie się, jak to możliwe? Przekonajcie się sami. Wszystko zaczęło się w 1905 roku w Pittsburgu, kiedy dwóch przyrodnich braci, Harry Davis i John P. Harris, zbudowało pierwsze tak zwane stałe kino. W swoim budynku postawili około 100 krzeseł, ekran, projektor, pianino i ustalili cenę biletów na 5 centów, tak zwany 1 nickel. W ten oto sposób powstał pierwszy Nickelodeon. Pomysł ten sprzedał się jak świeże bułeczki, a Davis i Harris w niebywale krótkim czasie zarobili sporą sumkę. Widząc, jak bracia zarabiają, wielu właścicieli saloników z kinetoskopami postanowiło stworzyć własne stałe kina. Do 1910 roku powstała sieć Nickelodeonów o liczbie około 10 tysięcy. W jednym takim kinie projekcja trwała od rana do wieczora, a wyświetlane filmy należały do dużych wytwórni filmowych. Jednak wkrótce miało to się zmienić. Edison od początku toczył wojny z innymi dużymi wytwórniami filmowymi typu Biograph, Vitagraph oraz z wieloma niezależnymi twórcami. Konflikty te były spowodowane przez projektory, które Edison wynalazł, a inni filmowcy bez jego zgody korzystali z urządzenia. W końcu George Klein, właściciel studia filmowego Kalem, postanowił pogodzić ze sobą największe wytwórnie, oczywiście zarabiając na tym. Dzięki temu w 1908 roku powstał Trust Motion Pictures Patents Company, zrzeszające największe amerykańskie wytwórnie filmowe. Sojusz ten, posiadając monopol na kamery, taśmy filmowe i projektory, żądał od małych wytwórni uiszczenia opłaty za korzystanie z urządzeń. Pomysł ten jednak odniósł odwrotne skutki od zamierzanego. Trust nie tylko zniszczył wszystkich czołowych producentów, ale także rozkręcił niezależnych twórców i całą amerykańską kinematografię. Jak to możliwe? Założenie Trustu nie zniechęciło filmowców do zaprzestania kręcenia. Widząc, jakie zarobki przynoszą Nickelodeony, wielu właścicieli pomyślało sobie: hej, a może ja będę tworzył filmy, zarabiając na tym? Zaczęły powstawać nowe niezależne wytwórnie filmowe. Postanowiły, jak na razie nielegalnie, tworzyć inne produkcje niż te, które oferował Pakt MPPC. Filmy miały być dłuższe, o ciekawszej fabule oraz chciano tworzyć różne gatunki. Widząc to, Edison postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Wynajął specjalnych agentów, którzy wyruszali na miasto w poszukiwaniu nielegalnych filmowców. Gdy nie chcieli zapłacić, cały sprzęt niszczyli, a nakręcony film palili. Nie mogący tak pracować filmowcy uciekali na drugi koniec Ameryki, jak najdalej od ludzi z MPPC. Docelowym miejscem były obrzeża Los Angeles, nazywane Hollywood. Dzięki górzystym, pustynnym i nadmorskim terenom, praktycznie codziennie świecącemu słońcu, niezależni twórcy znaleźli tam dogodne dla siebie miejsce do kręcenia filmów. Wiele wytwórni jednak pozostawało w Chicago bądź w Nowym Jorku, dalej walcząc z Trustem. MPPC przegrywał z nimi kolejne rozprawy sądowe. Właściciele Nickelodeonów nie chcieli już wyświetlać filmów należących do Trustu, gdyż o wiele ciekawsze okazywały się produkcje koncernów niezależnych. Przez to mniejsze wytwórnie powoli zyskiwały popularność. W końcu, w 1915 roku, Sąd Najwyższy uznał, że MPPC działa jako trust monopolistyczny i nakazał jego rozwiązanie. Wytwórnie należące do sojuszu zbankrutowały bądź zostały wchłonięte przez Warner Bros. Wytwórnia Edisona upadła w 1918 roku. Na koniec powiem wam pewną ciekawostkę. Największe koncerny filmowe, które istnieją i są znane do dziś, zostały założone przez żydowskich emigrantów europejskich. Zobaczcie. Universal Pictures stworzył Carl Laemmle, który urodził się w Niemczech. Paramount Pictures założył Adolf Zukor, który wyemigrował z Austro-Węgier. Warner Bros. Został stworzony przez czterech braci, z których trzech urodziło się na ziemiach polskich. MGM powstał dzięki Markusowi Loewowi, który wyemigrował z Austro-Węgier, i Samuelowi Goldwynowi, który przybył do Ameryki z Warszawy. 20th Century Fox założyli William Fox, emigrant austro-węgierski, i Joseph Schenck, emigrant rosyjski. Jeśli chcecie zobaczyć kolejną część historii kina, kliknijcie łapkę w górę, skomentujcie i udostępnijcie. Nie zapomnijcie też polubić mojego fanpage'a na Facebooku i zasubskrybować kanału Poznać Kino.